Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, tę partię, którą wam przedstawię, wiąże się pewna historia. Za chwilę o niej w trakcie analizy będę opowiadał. Powiem w skrócie, że jest to dla mnie najważniejsza partia w życiu, jaką rozegrałem. Grałem z Michaelem Adamsem na Mistrzostwach Europy w Katowicach w szachach błyskawicznych. Co tu się działo, jakie emocje mi towarzyszyły podczas rozgrywania tej partii. To było coś niesamowitego dla mnie. Mam nadzieję, że dla was również merytorycznie przekażę co i jak oraz powiem jak grać z zawodnikiem 2700 około 50. To był Cox, moi drodzy, kiedyś w najlepszych latach jego kariery. Teraz gra no, troszkę słabiej, ale mimo wszystko gra bardzo silnie ten zawodnik. Michael Adams to jest fantastyczny arcymistrz. Warto o nim troszeczkę też poczytać i zaprzyjaźnić się z jego sylwetką. Zobaczyć, co to za zawodnik. Potrafi grać niesamowicie techniczne szachy. Przypomnę tylko, że partnerem tego odcinka jest marka MSI, która produkuje świetne myszki, klawiatury, różnego rodzaju sprzęt komputerowy i dzisiaj przedstawię wam klawiaturę, która jest już u mnie w domu. Świetny sprzęt, szczególnie gamingowy, jeżeli ktoś gra nie tylko w szachy, ale w różne gry typu strzelanki, no to reakcja tej klawiatury jest fantastyczna. Design niesamowity, podświetlane klawisze, coś wspaniałego. Dziękuję serdecznie marce MSI za możliwość i zareklamowanie tego, i też za to, że ten sprzęt pojawił się u mnie w domu. Troszkę odświeżony sprzęt, więc mam nadzieję, że te moje partie w przyszłości będą lepsze. Wszystkie linki związane ze sprzętem, z tą klawiaturą znajdziecie w opisie pod filmem. Dziękuję serdecznie i przejdziemy od razu do tej rozgrywki, która była dla mnie emocjonująca, niesamowita. Otóż przypomnę tylko, że grałem z Adamsem dwie partie, bo był mecz i rewanż, zawsze tak jest w Mistrzostwach Europy. Adams rozpoczął ruchem E4, ja zagrałem G6. Stwierdziłem, że będę grał ostre szachy z zawodnikiem 2742 bodajże w tym momencie ma. Dlatego, że on gra technicznie niesamowicie, technicznie bym nie załatwił na 100% i tutaj postanowiłem po prostu, jak to się mówi, zagrać bardzo agresywnie, trochę poddymić partię, no bo gdzieś to zasłyszałem, chyba wiadomo gdzie. Pozdrawiam serdecznie. Tutaj skoczek na C3 ze strony Anglika, D6 z mojej strony, goniec E3. Muszę powiedzieć, że Adam zgrał bardzo szybko, co mnie zaskoczył, bo on generalnie lubi sobie też pomyśleć, ale wiadomo, w blicu trzeba grać szybko, ale on grał bardzo szybko i to mnie niestety trochę wybiło z rytmu w pewnych momentach, ale to za chwilę. Tutaj A6, na razie teoria i H4. I już w tym momencie trzeba się zastanowić, jak reagować. W blicu to jest bardzo dobry pomysł, żeby od razu zagrać H4, atakować tutaj, ale to nie jest jakieś tam wybitne posunięcie, które wygrywa partię białymi absolutnie. Mogę tutaj zagrać H5. Tak nie zagrałem. Postanowiłem, że wyprowadzę sobie figurę i myślę sobie tak, proszę bardzo, panie Adamsie, zagrać sobie H5, ja tego pionka wezmę, trudno. Wezmę tego pionka, będę cierpiał, wolę w ten sposób niż dostać strategicznie wora. F3 ze strony białych, nie poszło jednak H5. Posunięcie B5, na razie teoretyczne granie, hetman D2 z zamiarem goniec H6. Ja mówię sobie w ten sposób, nie robię jeszcze roszady, trzymam tą roszadę, nie chcę jeszcze jej wykonywać, tylko rozwinąć figury i zagrałem skoczkiem na D7. To jest bardzo ważne dla mnie osobiście, żeby wszystkie figury moje grały. I ku mojemu zaskoczeniu, przeciwnik zagrał od razu końcem na H6. Można grać tutaj naprawdę bardzo różnie. Można zagrać na przykład G4, zaatakować od razu na skrzydle, ale też jest odpowiedź H5, więc ja tu czułem się bardzo pewnie w tej pozycji i dosyć, no dosyć mocno, dlatego że szczególnie był to blitz, bo w partii klasycznej, dziękuję, dobranoc, wiem, że nie mam szans, aczkolwiek powalczyć zawsze można. Goniec H6, tutaj postanowiłem od razu wybić. No i niektórzy pomyślą, dobra, wprowadziłeś sobie tutaj hetmana, hetman zresztą wejdzie na G6 i są problemy. Nie, 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 tu nie ma problemów, moi drodzy, dlatego że hetman na G7 nie robi nic. Ja mogę zagrać wieżą na G8 i hetman musi wrócić. Takie partie już widziałem, tutaj się nic nie dzieje, gram sobie spokojnie goniec B7, tutaj byłem pewny, pozycja jest równa. I przeciwnik zrobił długą roszadę, więc ja postanowiłem zagrać od razu E5, bo plan generalnie jest taki, żeby grać C5. Ale stwierdziłem, że jak jest długa roszada, to zagram E5, żeby hetmana też wprowadzić na E7 i może też zrobić długą roszadę ze swojej strony. Zobaczymy, jak to się potoczyło dalej.
Otóż skoczek zagrał na e2, hetman e7, zszedłem od razu ze związania, król b1, no Adams wiadomo, gra bardzo dobre tutaj posunięcia. Tutaj w tym momencie już czarne mogą przechwycić inicjatywę, ja tego nie zrobiłem, tutaj mógłbym zagrać b4, no jakby to powiedzieć, ciężko zagrać najlepsze posunięcie na takim czasie, na takim poziomie gry, jaki ja reprezentuję z zawodnikiem 2740, więc w tym momencie po b4 na przykład skoczek mógłby zagrać na d5, tu się nic nie dzieje, moi drodzy, można by było wybić i zagrać skoczek b6. Pozycja czarnych myślę, że jest bardzo, bardzo przyjemna, chociaż takiego ruchu trzeba się obawiać, ale nie do końca, bo jest też długa roszada, tu się wszystko trzyma, pionek D5 słaby. Wydaje mi się, że te pozycje, znaczy ta pozycja jest na pewno lepsza już troszeczkę czarnymi. Trudno, tak nie zagrałem. Możliwość była, postanowiłem zrobić długą roszadę, dlatego że stwierdziłem, gram też długą, chowam króla. No jednak wiecie, jest jakiś tam stres związany z grą z takim koksem i to jest dla mnie też duże wyróżnienie przede wszystkim. No i stwierdziłem, że robię roszadę, co nie jest najlepszym pomysłem, aczkolwiek też nie jest błędem. To też ważne, żeby podkreślić. D5 ze strony Adamsa, dobrze, dobra reakcja, czyli zamknięcie tutaj centrum w tym momencie. Król B8 standardowo, skoczek C1. I skoczek H5. I teraz szachuś przechodzi do kontrgry na skrzydle królewskim. Jedyna możliwość jakiejś aktywnej gry to F5 oczywiście, skoczek F4. Tutaj fajne jest to, że G4 nie można zagrać, bo skoczek F4 bardzo fajnie się tutaj plasuje na tym polu, ale też grozi skoczek G3. Po prostu może ze zbiciem tego końca, który celuje w pozycję tutaj po diagonali w króla. Hetman wrócił na D2, więc dało mi to możliwość, żeby zagrać od razu F5. Nie chciałem iść w ten sposób i wymieniać, tylko ugryźć centrum. Goniec D3, skoczek C5, czyli tutaj podważenie. Zwróćcie też uwagę, że przeciwnik teoretycznie mógł wziąć tutaj pionka. Ale to najlepsze nie jest, bo ja odbijam. I nie można wziąć pionka, bo skoczek G3. Jesteśmy w domu, wygrywamy partię. To widziałem. Mała pułapka taktyczna, to nawet nie nazywajmy tego pułapką, przecież zawodnik tej klasy to widzi. Skoczek B3, no i tutaj stwierdziłem, że wybiję tego skoczka, dlatego że ten skoczek bardzo mi tutaj nie pasował na polu A5, więc go wymieniłem. Pionek z C, co ciekawe, ale to też jest argument dowolnej linii na C dla wieży. Zbiłem na E4, przeciwnik zbił gońcem, no bo jak tutaj zbiłby pionkiem, no to gram sobie po prostu po linii F. Moi drodzy, w tej pozycji czułem się bardzo pewnie. Wiedziałem, że tutaj już jest dobrze, aczkolwiek silnik mówi tam 0,30, 0,20 coś. To równa pozycja, ale w praktycznej grze wolę zawsze czarne. Taki myk tutaj jest ciekawy, że jak białe będą chciały grać A4 i atakować mi skrzydło hetmańskie, no to ja mam B4, potem A4 i potem A5. Więc te skrzydło były fajnie zablokowane. Wieża z H na F8, od razu wprowadziłem wieżę, hetman G5. Bardzo sprytne zagranie arcymistrza. Chodzi o to, że jak ja tutaj wybiję, choć można było to zrobić, to on tutaj będzie miał w przyszłości ruch G4 i wieża będzie chciała atakować pionka. Okej, można było to zrobić, ale powiem wam, że tutaj dosyć forsownie można było zagrać wieża F7, można B4 było wrzucić i pozycja jest na pewno równa, przyjemna. Można było tak grać, ale tak nie zagrałem. Stwierdziłem, nie dam mu tej przyjemności, nie będę tańczył tak, jak on mi zagra. Czyli tutaj wieża E8, skoczek na E2, skoczek na F6. I to jest dobry ruch. Tym skoczkiem, jak się okazuje, silnik też to lubi, dlatego że chce zbić tutaj gońca, a też atakuje pionka, więc goniec się nie może cofnąć. Hetman zagrał na E3, hetman F7 i zobaczcie, atak na pionka. Tutaj czarne są już lepsze, moi drodzy. Ja jestem w tej pozycji po prostu lepszy. Białe mnie nie zaatakował, mam bezpiecznego króla, wierzę w gotowości. I atakuje jeszcze pionki centralne. No, coś pięknego. Poszło A4, ja od razu B4. Zadowolony, dlatego że skoczek nie wraca na dobrą pozycję. Hetman D2. No i widzimy, że tutaj jest atak. Ale nastąpiło skoczek E4. Najlepsze posunięcie w partii. Tak też poszło właśnie. I posunięcie A5. Może ten ruch nie był jeszcze taki super konieczny, ale tak jak mówię, w blicu bardzo ciężko zagrać najlepsze posunięcia w pozycji. Tutaj hetman F2 byłby niezłym posunięciem, dlatego że nie można zbić tutaj, bo skoczek podwisa, no więc gramy sobie dalej, ale ja stwierdziłem, gram proste szachy. Znaczy, prosty człowiek, proste szachy, ale ruch A5 oczywiście broni pionka. Hetman zagrał na D3 w tej sytuacji i teraz wleciałem hetmanem. Czułem się tu
diabelsko dobrze. Czułem się bardzo dobrze. Moi drodzy, to jest, nie trzeba być Einsteinem, żeby ocenić pozycję, że czarne mają zdecydowanie lepiej. Goniec jest dobry, pionki stoją na czarnych polach, więc on z nimi może współpracować. To jest bardzo dobra wiadomość. Druga sprawa jest taka, jest wolna linia, wieża F1, to ja zawsze tłuczę tę wieżę hetmanem. Mogę zawsze wrócić, bronić króla. Wszystko się zgadza, grozi wzięcie pionka. No w ogóle coś pięknego. Jeszcze jak się uda zagrać na przykład królem tu i gońcem, to też świetnie, aczkolwiek trzeba uważać na pionka C7. Wieża C1. Hetman wrócił na B6. No, troszeczkę może spanikowałem niepotrzebnie, ale też niełatwo podjąć taką decyzję jak wzięcie pionka, wprowadzenie wieży. Oczywiście to jest dobre, można w ten sposób grać, ale mówię, gram tak, bo zawsze mam goniec na A6. Hetman wrócił na G3 i w tej sytuacji zagrałem hetmanem na F2. No właśnie, zagrałem hetmanem na F2 z próbą wymiany. Jakby wymiana nastąpiła, jestem przekonany, że wygrałbym tę pozycję. Po prostu jestem przekonany, tu jest koniec partii. Bez hetmanów nie ma żadnej kontry dla białych. No, Adams oczywiście nie wymienia, gra hetmanem na D3 i ja wróciłem. I nie wróciłem po to, żeby zremisować tę pozycję, tylko żeby powtórzyć na chwilę ruchy. Też tutaj nam czas uciekał, dokładnie nie pamiętam, ale to było po kilkanaście sekund, znaczy u mnie było kilkanaście, u przeciwnika było trochę więcej. Wieża zagrała na C2 w tym momencie, czyli białe, no wiadomo, Adams gra z leszczem, więc chce wygrać, prosta sprawa. Zagrałem wieżą na F2 w tym momencie i hetman zagrał na G3. Moi drodzy, w tej pozycji wieża E na F8, zobaczcie jaka dominacja z mojej strony. Moje figury wszystkie grają pięknie i wieża zagrała na C1. W tym momencie zagrałem gońcem na A6. Oczywiście można było grać bardzo różnie. No, można było przytrzymać, nie wiem, zagrać hetmanem na A6. Chodzi o to, żeby też atakować skoczka i wejść za chwilę do obozu przeciwnika. No to się oczywiście łatwo teraz mówi. Też trzeba zwracać uwagę, że to jest jakiś strzał. Ja się tego generalnie obawiałem. Dlatego też zagrałem goniec A6. Wydawało mi się dobrym ruchem. Wtrącił mi zagranie wieżą. Hetman A7. No i teraz Adams, moi drodzy, zagrywa błąd. I to zagrywa takiego blendera, że aż miło. Tylko najgorsze jest to, że ja tego nie wykorzystałem. Może nie do końca, bo zobaczcie, ten ruch jest błędny totalnie. Skoczek zagrał na G1. Nic to nie daje, to skoczek się wycofał. Jest minus 14 dla mnie. Coś nieprawdopodobnego, ja tego nie wykorzystałem, moi drodzy, ale uwaga, to nie koniec historii jeszcze, dlatego że w tym momencie, jeszcze cofnę ruch, białe powinny zbić na C7. Ja się z tym liczyłem, że oddaję hetmana za dwie wieże. I ta pozycja względnie na szybko oceniłem, że jest w porządku. Mógłbym to zagrać. Co ciekawe, najlepszy ruch teraz w pozycji to skoczek C3. To jest bardzo ciekawe. No, wybicie na C3 wiąże się prawdopodobnie z remisem, tutaj co silnik podpowiada. I nie wiadomo jak zareagować właśnie po takich ruchach. Tutaj pionki są groźne, król jest bezpieczny. Remis z praktycznego punktu widzenia ciężko uzyskać według mnie czarnymi, tak na szybko patrząc na te pozycje, ale skoczek G1, błąd. I teraz, moi drodzy, ja niestety zagrałem wieżę na F1. Stwierdziłem tak, ale to nie jest błąd z mojej strony. Cały czas jest przewaga duża czarnej w tym momencie, minus około 3,5. Stwierdziłem, że wymienię jedną wieżę, żeby nie było strzału na C5, na C7. Ale jak należało zagrać, żeby te pozycje wygrać bardzo szybko? No, trochę jestem na siebie zły, ale uwaga, to też nie koniec historii, bo tu się naprawdę działo. Hetman D4. Trzeba było zagrać w ten sposób. Okazuje się, że grozi mat. Tak po prostu. I co grać? Tutaj silnik wskazuje najlepszy ruch, wieża tutaj. No to wiadomo, bym wziął wieżę, bym wygrał szybko. Ale co by było, jakby na przykład wieża zagrała tak? Okazuje się, że wygrywam tutaj jeszcze szybciej. Bicie. Bicie. Wieża F1. Mat w 5, no nieistotne, pójdzie król tutaj, no to nie wiem, zbijam tu i wygrywam za chwilę. Koniec gry, zobaczcie, tu wszystkie figury wchodzą, wszystkie figury grają, nawet proste zagranie takie, mogę zbić skoczka z szachem, wszystko można tutaj zrobić. Kompletny wór, nie wiadomo jak się po prostu w tej sytuacji bronić po hetman D4, to jest najgorsze, że nie widziałem takiego prostego ruchu, żeby dać mata. Ale to nie koniec historii, co po raz trzeci mówię i uwaga, w tym momencie zagrałem wieżę F1. Wydawało mi się to sensowne. Skoczek zagrał na F3, wrócił. No, wymieniłem jedną wieżę, co dało mi pewien oddech i zagrałem hetmanem na E3. Te pozycje widziałem i to analizowałem. I teraz okazuje się, że zdobywam pionka na E4.
I to też jest wygrana pozycja, minus 6, moi drodzy. Ja jestem w totalnym szoku, że tak łatwo mi się tutaj to rozgrywało. Nie wiem, co powiedzieć, ale uwaga. Co zrobił teraz Michael Adams, to spadniecie z krzesła. Mój przeciwnik też widział, że ja pionka biorę. I zagrał król A2. I co ja zrobiłem? Oczywiście pionka zbiłem. Masakra. Po prostu masakra. No nie uwierzycie. No pewnie już widzicie. Nie wziąłem wieży na C1. Za darmo. Nie wiem, co mam powiedzieć. Jest mi wstyd. Nie widziałem. Usprawiedliwiam się tym, że to był blitz. Miałem naprawdę mało czasu. Tych sekund było niewiele. Nie wiem. Cały czas może około kilkunastu. I tak właśnie w blitzu bywa. Jakbym wziął na C1 wieżę, jestem przekonany, że przeciwnik by się poddał, no bo też nie ma co grać. Odejdzie gdziekolwiek skoczek z linii, wchodzę wieżą, daję mata. A jeżeli skoczek nie odchodzi, to gram gońcem na D3, daję mata. Po temacie. Wiecie co? To byłoby coś kapitalnego dla mnie, jakbym wygrał z nim w ten sposób partię. Ale on odszedł tu. To nie koniec historii. No nie wziąłem wieży, ślepota niestety po mojej stronie, wziąłem pionka i to też jest dobry ruch, oczywiście to jest wygrana, szybsza, ale bicie pionka daje wygraną pozycję czarnym, znowu. No i skoczek zagrał na G5, postanowiłem, że idę na uproszczenia, chociaż mogłem wziąć kolejnego pionka i cieszyć się tutaj pionkami, ale zagrałem hetmanem na F4, stwierdziłem, wymieniam hetmany, ale on nie wymieni, wrócił jedyne posunięcie, musi bronić wieży. Hetman F2, hetman D1 i hetman zbił na G2. Najlepsze posunięcia w tym momencie. Najlepsze posunięcia, dlatego też grożę wieża F2 i czułem, że tutaj, słuchajcie, ale też inaczej, nie myślałem, że ja już wygrałem tę partię. Ja o tym nie myślałem, przyrzekam. Byłem spokojny, wiedziałem, że jest dobrze, tylko zachowaj spokój, Krzysztof, i graj najlepsze posunięcia i pamiętaj o swoim królu. Tak też poszło. Poszły wymiany i skoczek na E6. No i teraz zaczęły się u mnie takie kłopoty mentalne, dlatego że jak skoczek mi tu wleciał, no to już się zaczepia na C7, za chwilę hetman i robią się problemy. Nic bardziej mylnego. Co ciekawe, zagrałem dalej dobrze. Zbiłem pionka i to nie jest pazerność, to jest dobry ruch. Tutaj hetman C2 i po prostu zagrałem hetmanem na E7, ale hetman wleciał na C6. Cały czas mam wygraną pozycję. Cały czas. Tylko że mała panika się pojawiła, bo hetman wleciał do mojego obozu. Goniec B7. To jest cały czas dobry ruch. Hetman B4. B5, przepraszam. No i teraz zupełnie niepotrzebnie, moi drodzy, zagrałem królem na C8. Co mi do głowy przyszło, to jest strata w ogóle tempa, ale dalej jest wygrana. I to łatwa wygrana, moi drodzy. Kompletnie bez sensu. Tutaj należało zagrać H5 i maszerować pionkiem. Tylko i wyłącznie. Niech on sobie te pionki zbija. W pewnym momencie zbijam tu i jest po problemie. No, tutaj było bardzo mało czasu już. Grałem na tych totalnych sekundach. No, zagrałem niestety król C8. Przeciwnik zbił. Zagrałem teraz H5. No, w końcu dobrze poszło. H5. Przeciwnik hetman B5. W tym momencie. No, chodziło też o to, że jak on zbije mi tutaj pionka, to ja mam szansę zbić tu i skoczek stąd wypada i wygrywam pozycję bez problemu. Dlatego też pewnie król C8. No, ale przeciwnik hetman B5. Mądrze. I tu hetman D7. Bez sensu. Chociaż to też daje wygraną. Co jest ciekawe, jakie ruchy tutaj złe bym nie robił, według mojego mniemania, cały czas jest wygrana. I w tej sytuacji można byłoby iść na przykład ruch, można było iść pionkiem G5 i cały czas maszerować do góry. Wszystko by tutaj działało. Niestety, zagrałem od razu tak, przeciwnik tak, to cały czas jest lepsza czarnych, moi drodzy. I wróciłem królem na B8. Bez sensu. Ten ruch już w ogóle jest kompletnie nieuzasadniony. Trzeba było iść pionkiem do góry tutaj, bo jeżeli hetman by zbił tego pionka, to ja zbijam tutaj i jesteśmy w domu. No jest, i mamy wygraną pozycję. Tutaj grozi bicie, poza tym skoczek ma problemy. No i właśnie o to chodzi, żeby iść pionkiem i odciągnąć hetmana. Niestety, no król B8 i on mi teraz zagrał A5, chce zagrać A6. E4 postanowiłem, no tutaj już grałem chyba na 3 sekundach, czyli miałem do wykonania ruch, no masakra, plus 2 sekundy była, ale już panika sekundowa. Poszło E4, przeciwnik A6, no i goniec C8. Niestety ten ruch daje przegraną czarnym, ale goniec A8 cały czas daje przewagę czarnym w tym momencie.
Może niewielką, ale szanse są. Chodzi o to, żeby goniec trzymał cały czas tego pionka d5, żeby na niego spoglądał. Niestety poszło tak. Hetman zbił na b4, król a7 i hetman zbił na e4 pionka. To daje mi szansę z kolei znowu, dlatego że mógłbym zagrać hetmanem na przykład tutaj i czarne są ok, czarne są na pograniczu nawet wygranej cały czas w tym momencie, tylko już oczywiście o wiele trudniejszej, ale grać na sekundach taką pozycję na wygraną z zawodnikiem 2740, no to jest i wygrać to jest wyczyn. W tej sytuacji białe przeoczyły jedną rzecz. Skoczek d4. I tu się okazuje, że jest kompletnie przegrana czarnymi, bo grozi skoczek na c6. No i widzicie sami, co się tutaj dzieje z tym królem z a7. W tej sytuacji hetman zbił, ja zbiłem gońcem na a6. Co ciekawe, to jest pozycja już wyrównuje się. Hetman g6, h4 nastąpiło, hetman g4 i hetman h7. Tutaj wszystko widziałem, trzymam pionka, trzymam tutaj pionka. Król nie jest już w zagrożeniu. Nastąpiło skoczek d8. I moi drodzy, zdarzyła się tutaj już rzecz niestety katastrofalna dla mnie. Nie zdążyłem wykonać posunięcia, spadł mi czas. Pozycja jest równa. Ale na końcu należało zagrać najlepsze posunięcie. Ja tutaj wykonałem ruch hetman b6, ale to już było za późno. Ten ruch przegrywa, dlatego że hetman wchodzi na b4 lub na d4. I tu jest koniec partii, bo skoczek c6. No, przykładowo pokażę tak. Tak, tak. I są groźby typu skoczek d4 z wzięciem gońca, ewentualnie hetman a5, jakieś groźby są stwarzane, hetman d4. No, tu się robi bardzo nieciekawie. No, spadł mi czas, niestety. Żałuję tego bardzo, bo partię miałem wygraną na 100%, jak się okazuje, nie na 100, tylko na 99,9. Sukces byłby niesamowity. W drugiej partii z Adamsem niestety przegrałem już gładziutko. Tutaj wybił mnie kompletnie z rytmu. Nie mogę przeżyć tej partii do teraz, dlatego że byłby to największy skalp w moim życiu i taki kawał gracza byłby na rozkładzie na żywo. Niestety nie jest trudno, ale cieszę się, że miałem okazję zagrać. To jest najważniejsze. A że była też okazja wygrać, to już w ogóle będzie mi się to śniło. Mam nadzieję, że tylko nie w wersji koszmarowej, a w pozytywnej. Dobrze, za dużo gadam. To były emocje niesamowite. Warto całe życie grać w szachy dla takich momentów właśnie, żeby spotkać czołówkę światową i mierzyć się jak prawie z równy z równym. Dzięki serdecznie za dzisiaj i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam.